507-964-253-507-964-253. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że coraz częściej od polityków Koalicji Obywatelskiej dochodzą takie głosy krytyki pod adresem lidera Donalda Tuska. Część posłów wskazuje na przykład, że Tusk się skupia za bardzo na krytyce rządu i jest nieprzygotowany do rozmów z dziennikarzami. W Platformie miały powrócić zwyczaje z czasów, gdy Tusk był premierem. Widać, że Donald nie przygotowuje się do konferencji, nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące bieżących tematów, jak te odnośnie Afganistanu. Tak mówi polityk opozycji, oczywiście anonimowy, w rozmowie z portalem Wprost. Wieloletni znajomy Tuska natomiast podkreśla, że Tusk przestał się starać, wskazuje, że niegdyś również były duże trudności, żeby namówić Tuska na jakąś rozmowę, na dłuższe przygotowanie przed konferencją, ale na przykład o piłce mógł rozmawiać godzinami. Dodaje, że Tuskowi zbyt płynnie przyszedł powrót do polityki krajowej. Donald za szybko wszystko po powrocie osiągnął. Poukładał partię, pogonił Trzaskowskiego i jeszcze poprawił notowania Platformy Obywatelskiej o 10 punktów procentowych. Za łatwo mu to poszło, poczuł się zbyt pewnie. No, to, co spotyka Tuska, to jest oczywiście duże nieszczęście, ale wcale nie największe, chociaż przyznaję, że no, takie spektakularne, tak. No tyle był nadziei, że tutaj przybędzie na tym białym koniu i przy pomocy takiego szybkiego manewru obali ten PiS, odsunie od władzy. Ale proszę Państwa, nie dajmy się zwariować, bo są większe katastrofy niż ta, która spotkała Tuska. No na przykład ja, żeby tak daleko nie szukać, prawda? Na mnie spłynęła w ten weekend wena. Znaczy, to jest ta sama wena, która normalnie gości u Jasia Kapeli, tylko ona na chwilę do mnie przeszła. Przeszła do mnie na moment ta wena i ja teraz Państwu przedstawię, jakie są owoce jej wizyty. Po owocach poznacie, tak. Owoce są następujące. Ja lewicy się nie boję, bo to wszystko zwykłe gnoje. Kto Platformy nie szanuje, ten ma rację, bo to szuje. Zagłosujesz na Gowina, uschnie każda twa kończyna, pójdziesz z Tuskiem na jagody, będziesz leczył się na wrzody. Kto popiera zdrajcę Tuska, ten umacnia Niemca, Ruska. A Kidawa bzdury plecie, większych nigdzie nie znajdziecie. Kto z Rafałem, ten jest kiep i ma pewnie chory łeb. W necie chwali Grześka Brauna, tylko specyficzna fauna. Niech nam żyje, rządzi PiS, to napisał Tomasz Lis. No oczywiście Tomasz Lis tego nie napisał, no ale to jest taka licencja poetyka. I zresztą ja wiem, bo List tyle pisze, że ja bym nie wykluczył tego, że on kiedyś coś takiego napisze. Dobrze, już przechodzę do tych spraw poważnych, bo jeszcze Sakiewicz się dowie o tej poezji i weźmie, wydrukuje i będzie wstyd na całą Polskę. Kacper Płażyński z PiS-u domaga się odwołania Władysława Frasyniuka z funkcji członka Rady Europejskiego Centrum Solidarności. Frasyniuk tam się znalazł z rekomendacji pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Zdaniem Płażyńskiego słowa Frasyniuka są skandaliczne. Doszło do rzeczy skandalicznej. Władysław Frasyniuk obraził Wojsko Polskie, Państwo Polskie. Wojsko Polskie i Straż Graniczna to fundament naszego bezpieczeństwa. Powinien to rozumieć każdy Polak. Władysław Frasyniuk przekroczył tą wypowiedzią granicę. Pan Frasyniuk jest przedstawicielem prezydenta Gdańska w Radzie ECS-u. W naszej opinii osoba, która szkaluje państwo, nie powinna być promowana w publicznych instytucjach. Zwróciłem się o odwołanie pana Frasyniuka z tej prestiżowej funkcji, której nie powinny pełnić osoby wypowiadające niegodne słowa. No co zrobi Dulcesa? Dulcesa? Nie wiem, co zrobi Dulcesa. Dulcesa jest bardzo zajęta, jest zapracowana. Pod hasłem mamy tylko jedno życie. W sobotę po południu ulicami Gdańska przeszedł 6. Trójmiejski Marsz Równości, zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT+, Tolerado. Według takich nieoficjalnych szacunków tam się zgromadziło około 3,5 tysiąca ludzi, głównie młodych ludzi. Uczestnicy pochodu mieli ze sobą tęczowe flagi, opaski, parasolki, transparenty z hasłami „Jesteśmy rodziną”, „Polska zawsze była tęczowa”, „Aborcja prawem każdej osoby z macicą”, „Strajk kobiet”, „Żyjemy w kraju, w którym zarodek jest bardziej człowiekiem niż ja”,
Miłość do planety i drugiej kobiety, miłość przeciw nienawiści, kochaj. Piękne hasła. Marsz otworzyła pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz, która podobnie jak prezydent Sopotu Jacek Karnowski objęła to wydarzenie swoim honorowym patronatem. Zresztą uwaga, Telekino, niech cała Polska zobaczy, jak to wyglądało w sobotę w Gdańsku. Bardzo uprzejmie proszę. Dzień dobry, miło Was widzieć. Jesteśmy w czterech różnych miejscach, bo po pierwsze przestrzegamy prawa i właśnie z powodu miłości. Nie chcemy, żeby komuś stała się krzywda w związku z nadal trwającą epidemią COVID-19. Gdańsk jest dzisiaj tęczowy. Po raz pierwszy nie tylko na marszu są tęczowe flagi, ale także na trasie marszu wiszą tęczowe flagi. Bo tęcza jest symbolem, który łączy niebo z ziemią. Tak jak mówiła przed chwilą Marta, więcej nas łączy niż dzieli. I wierzę, że także dzisiaj podczas tego marszu będziemy umieli widzieć to, co nas łączy. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy mamy pełne prawo do wolności, do wolnych wyborów, do demokracji, do praworządności, do ochrony, kiedy dzieje się nam krzywda. Bo jesteśmy zgodnie z tym, co jest napisane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, demokratycznym państwem prawa. Kochani, może nie dla każdego tęcza jest oczywista. Ja muszę Wam powiedzieć, że dla mnie też nie zawsze była oczywista, ale dzisiaj rozumiem o wiele więcej. Rozumiem, że tęcza nas łączy. Tak pięknie przemawiała pani prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, a potem ta roztańczona, rozbawiona młodzież wcieliła w czyn jej słowa, jej marzenia o tym, że Gdańsk pokaże, że potrafimy siebie szanować, bo szacunek dla drugiego człowieka jest najważniejszy. To wszystko z miłości. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy mamy pełne prawo do wolności, do wolnych wyborów, do demokracji, do praworządności. Czy wszyscy jesteśmy ludźmi? Znaczy ci, co tam, no niektórzy to jest watacha psów, ale to, a to są takie niuanse, to już tam. W każdym razie manifestanci pokazali ten szacunek i tolerancję i my to Państwu zademonstrowaliśmy. Tam trzeba było wypikać, bo ta radość była tak frenetyczna, ten entuzjazm był tak nieposkromiony, że no trzeba było piknąć, no. Właśnie, z miłości do Fraseniuka wyborcza broni byłego opozycjonista. Ja Państwu wspominałem o tym, że nie wszyscy potępiają. Tak, nie wszyscy potępiają. Może za chwilę powiem, jak ta wyborcza broni, bo jest pani Krystyna. Pani Krystyna z Warszawy. Kłaniam się, pani Krystyna. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Tak. Dobry wieczór. Jak zwykle, jak wszyscy w sprawie pana Fraseniuka. No, nie muszę mówić, jak jestem oburzona, tak jak wszyscy. I uważam, że pan Fraseniuk, że miał swoje zasługi, ale on te swoje zasługi wyzerował. On napluł na to i wyrzucił do rynsztoka. I on po prostu... No, w głowie się nie mieści, jak można coś podobnego mówić.
W ogóle jeszcze tak przy okazji to się często zastanawiałam, skąd on miał środki na rozkręcenie takiego dużego przedsiębiorstwa przewozowego, no ale to już jest oddzielny rozdział. To pan Frasyniuk. To, że sędzina w poprzednich jego wybrykach tak go potraktowała łagodnie, uważając, że on miał przedtem takie zasługi, to go tylko jeszcze po prostu upewniła, że może dalej obrażać i opluwać Polskę, Polaków, społeczeństwo i no, robić co chce. To jest i właśnie to są takie efekty takiego łagodnego traktowania. To on powinien już dawno odpowiedzieć za swoje czyny i za swoje wystąpienia, za swoje zachowania. To pan Frasyniuk. A teraz jeszcze chciałabym na temat pani wicemarszałek Senatu. Ja nie życzę sobie, w ogóle żądam usunięcia tej osoby z tego stanowiska. Ona kompromituje nasz parlament. Po pierwsze, nie zna różnych rzeczy. Głupoty wygaduje takie, że kodeks tego nie przewiduje. I no w ogóle jestem oburzona. Przecież ona obniża poziom naszego parlamentu. Ja oczekuję, że ta osoba zostanie z tego stanowiska usunięta, a nawołuję tylko Polaków, żeby mądrze w przyszłości wybierali i patrzyli, kogo wybierają do Sejmu, do Senatu. To jest jedno. A po drugie, jeszcze jedną rzecz. Oprócz tego, że ktoś zbierze ileś podpisów na swoją osobę, czy tam ludzie pozbierają, to jeszcze tacy... Po prostu tacy delikwenci powinni przechodzić jakieś testy z logicznego myślenia, testy z wiedzy historycznej, żebyśmy nie kompromitowali się, że mamy takich głupich ludzi w parlamencie. Przecież to jest kompromitacja dla całej Polski, jak ktoś takie rzeczy wygaduje. Ta panienka nawet nie potrafi się wysłowić jakoś z sensem. Kurde, co to jest za określenie? To wicemarszałek Sejmu tak się wyraża? To przecież jest kompromitacja. Nie wiem, ja już nie mogę więcej mówić, bo jestem tak zdenerwowana, że nie tego. Ja tylko uważam, że powinny być jakieś wstępne rekrutacje. Kto może kandydować do Sejmu, a kto nie. Pozdrawiam i Polaków namawiam, żeby dobrze uważali, kogo wybierają. Do widzenia. Kłaniam się pani Krystyno, bardzo uprzejmie dziękuję. Zdrowia i spokoju. Rafał Ziemkiewicz, ja za chwilę powiem, jak ta wyborcza, bo na pewno państwo na to czekają. Za chwilę opowiem o tym, jak wyborcza broni tego Frasyniuka, ale chciałem przytoczyć w nawiązaniu do słów pani Krystyny, co Rafał Ziemkiewicz na swoim kanale na YouTubie powiedział o Frasyniuku. Między innymi powiedział tak. Frasyniuk od dawna jest człowiekiem, który nie ma nic do powiedzenia. Ma jedynie niepohamowaną skłonność do bluzgania. Zastąpił w tej roli Stefana Niesiołowskiego. Frasyniuk wyżywa się w obelgach i jest zachęcany do takich czynów. Jak się zaprasza Frasyniuka, to wiadomo, że będzie on bluzgał. Potwierdzam. Nie jest przypadkiem, że do skandalicznej sytuacji doszło w TVN, gdyż jest to stacja prowadząca psychologiczną wojnę przeciwko rządowi. Sięga w tej wojnie po tak bezczelne nadużycia, jak deprecjonowanie prawa państwa do pilnowania swoich granic. Jeżeli TVN prowadzi taką politykę, to Frasyniuk jest nieoceniony. Mówiąc językiem hrabiego poniemieckiego z Nikodema Dyzmy, kto wywindował to bydle na piedestał? Odpowiedź jest jasna. Kto mu dał to prawo, że dostaje mikrofon, by naubliżać? Kto go klepał wtedy po ramieniu, że legendarny Władek ma niewyparzoną gębę, ale jemu wolno? Najsmutniejsze jest, że wywindowano na piedestał takie bydle, które kiedyś było bohaterem. Jeden bohater jest prymitywnym chamem, który na usługach Putina i Łukaszenki atakuje państwo polskie. Drugi bohater jest zwykłym kapusiem, który już sam nie wie, gdzie kłamie, bo sam się w tym zaplątał. Tych ostatnich słów Rafała nie rozumiem. Ja nie wiem, kogo one mogą dotyczyć. Zwykły kapuś, który sam nie wie, gdzie kłamie, bo sam się w tym zaplątał. Ja się nad tym zastanowię, może mi się uda odgadnąć. No dobrze, jak wyborcza broni tego Władysława? Haniebnych słów broni naczelny wrocławskiego oddziału wyborczej, naczelnego z Wrocławia, oddelegowali na ten trudny odcinek. Nie powiem tego dzisiaj. Pan Andrzej z Wrocławia, no a propos, to powiedziałem, wykrakałem. Panie Andrzeju, słucham pana.
Właśnie chciałem mówić o waszym naczelnym z Wrocławia Wyborczej. Słucham pana. Panie Jacku, ja najbardziej mnie wzrusza ta sytuacja, jak na przykład pan, jak profesor Żukowski i w telewizjach mówił, że o ładnej karcie Frasyniuka. Proszę pana, to był agent, tylko szybko zrobili tak, żeby te dokumenty nie przedostały się do tego. Tak jak Pinior, proszę pana. I chcę powiedzieć pani Krystynie z Warszawy, jeżeli ona mówi, że bo też powiedziała, że o fajnym karcie. O tej karcie, to proszę pana, w Wrocławiu by powiedzieli, jaką on miał kartę. Ale jest najgorszą rzeczą to jest to, że nie ukażą go, bo nie ma takiej możliwości. Po prostu tak jak on kopnął policjanta, w ogóle zachowywał się tak jak tak jak właśnie przystaje na to, że jest bezkarny. On się czuje bezkarny. Jemu postawiło, jemu się udało zorganizować ogromne pieniądze. 6 milionów przekręcili z Piniorem. Pinior siedzi w domu własnym. I tak samo jego. Nikt go nie ukaże. Jeżeli ktokolwiek myśli o tym, to po prostu jest w wielkim błędzie. To są mrzonki ludzi. To są bezkarni ludzie. I nie ma na to możliwości. Oni będą robić to, co im się podoba. Nikt ich nie ukaże. To jest bardzo, ale to tragicznie. Tak mam, no... Ale nie, panie Andrzeju, pan nie robi ze mnie Kajdanowicza. Ja będę reagował. To wszystko, o czym pan mówi, to są niepotwierdzone insynuacje. To jest procesowe. Ja sobie wypraszam, żeby pan w ten sposób oczerniał legendarnego bohatera Solidarności. Mówię o Frasyniku. No więc... Dobra. Proszę pana... Ja cieszę się, że pan zrozumiał, że pan przyjął do wiadomości. Tak. Bardzo uprzejmie dziękuję. Kłaniam się, pozdrawiam. Ja kończę w tym momencie bezapelacyjnie tę rozmowę z panem, bo jeszcze nie daj Bóg się panu coś wypsnie i będzie na nas. Po co? Jak ten naczelny z Wrocławia broni tego Frasyniuka? Przejdźmy do tego, błagam, bo przecież ja z tym zostanę, jak nie przymierzając ten Himmelsbach. Naczelny Łukasz, przepraszam, Łukasz, Leszek Frelich, redaktor Naczelnej Gazety Wyborczej we Wrocławiu, w swoim felietonie napisał między innymi coś takiego o Frasyniuku. Nie wytrzymał, widząc jak brukany jest polski mundur. Zdaniem naczelnego zarządów PiS żołnierze są wykorzystywani w charakterze bezdusznych i brutalnych chycli. Frasyniuk mówi im wprost, kim są, jeśli dają się do takiej roli sprowadzić i tym samym pozwolić Błaszczakowi odrzeć się z honoru, z którego polski żołnierz zawsze słynął. Ja nie mogę zacytować tytułu tego felietonu, bo no, jest przed 22 i tytuł jest zaczerpnięty z estetyki języka wypietralalać. No, że się wkurzył, tylko znacznie gorzej. Jest napisane, tak po prostu jest napisane. Tymczasem, jak już jesteśmy we Wrocławiu, to i pan Andrzej z Wrocławia, Frasyniuk z Wrocławia, Leszek Frelich, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, też z Wrocławia. Poseł PiS, Jacek Świat, też z Wrocławia, podniósł z kolei temat koncesji dla TVN-u przy okazji tego, co powiedział Frasyniuk. Zdaniem pana posła słowa Frasyniuka mogą być powodem do odebrania tej koncesji. Po występie Frasyniuka w TVN24 reakcji prowadzącego wywiad należy rozważyć cofnięcie koncesji tej stacji na podstawie artykułu 38 ust. 2 punkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Tak napisał pan Jacek Świat. Ten przytoczony fragment ustawy głosi, że koncesję cofa się, jeżeli rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju. Moim zdaniem nic takiego nie nastąpiło, absolutnie. Te słowa posła skomentowała sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz i ona chyba w pewnym sensie się ze mną zgadza, bo napisała pani profesor Pawłowicz tak.
Przecież pan poseł wie, że nikt tego nie zrobi. No, to dała niestety na koniec, no ale, ale pan poseł wie. Proszę państwa, co dzisiaj powiedział wiceminister Wąsik, bo był gościem w Radiu PR24. I no, żebyśmy też o jakichś faktach w końcu porozmawiali twardych. Powiedział tak, wzmacniamy wszystkie służby podległe MSWiA, planujemy duże środki na inwestycje dla tych formacji. Będziemy szybko realizować wzmocnienie ochrony wschodniej granicy. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami bardzo szybko doprowadzimy do tego, że instrumenty, które ma teraz Łukaszenka, niedługo wypadną mu z rąk. Nie ma pasa ziemi niczyjej. Imigranci stoją po stronie białoruskiej. Nie ma co do tego wątpliwości. Mało tego, są oni zaopatrywani przez stronę białoruską w wodę, papierosy, w inne towary. Dochodzą do nich dziennikarze. Wręcz ci pogranicznicy białoruscy wchodzą między nich i filmują i robią z nimi wywiady. Także nie ma co do tego wątpliwości, że ci ludzie stoją po stronie białoruskiej. Mało tego, znajdują się na Białorusi legalnie. Oni dostali wizy tam, prawdopodobnie turystyczne na Białorusi. Przylecieli samolotami, zostali odprawieni, zostali wpuszczeni przez pograniczników białoruskich na teren Białoruś i znajdują się tam legalnie. Tym ludziom nic nie grozi na terenie Białorusi. Nie ma powodu traktować ich jak uchodźców. Co innego, gdyby to byli Białorusini, którzy uciekają przed prześladowaniami Łukaszenki. To oczywiście byliby uchodźcy. Uszczelniliśmy granice. To efekt działań funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żołnierzy Wojska Polskiego. Nie pozwalamy na nielegalne przekroczenie granicy. Zaznaczę, że opozycja, która jest na Litwie, Łotwie, mówi dokładnie tak jak ich rządy. Czyli w momencie, kiedy pojawi się zagrożenie zewnętrzne, opozycja staje przy rządzie. W Polsce jest niestety inaczej i nad tym ubolewam. Tak naprawdę opozycja, która próbuje atakować Wojsko Polskie i Straż Graniczną, rząd, który uszczelnia granicę, staje po stronie Aleksandra Łukaszenki. Ja nad tym ubolewam. Bardzo uprzejmie dziękuję. Obyśmy zdrowi byli. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.